Cześć wszystkim. Właśnie przyszła do mnie przesyłka z Amazonu, którą zamówiłem jakiś czas temu. Jest to wersja pudełkowa The Hunter z 2013 roku, wydana przez Rondo Media. Jak widzicie, pudełko wygląda jak każdy inny. Jest napisane, że w gratisie dostajemy karabin, w sumie sztucer powtarzalny 8x57. W skład zestawu wchodzi oczywiście 6-miesięczne konto premium oraz kilka innych dodatków, między innymi bronie, takie jak w koncie premium Pathfinder oraz namiot, kilka wabików, w sumie wszystkie wabiki, no i jak dobrze pamiętam, to jeszcze beczka na niedźwiedzie i namiot. Co jeszcze mogę powiedzieć? No, gra przyszła w dobrym stanie. Ile mnie to kosztowało? No, kosztowała gra chyba 15 euro, tak, 15 euro. Ale jakieś tam dodatkowe opłaty były do Polski i w sumie wyniosło mnie wszystko 90 zł. Niestety jest po niemiecku. W Wielkiej Brytanii mamy dostępną wersję anglojęzyczną z angielskimi napisami, a niemiecki ja kompletnie nie znam. Dlatego gazetka jest jak dla mnie po prostu zbędna. Liczyłem na to, że tak jak w wersji z 2009 roku, którą zaprezentuję, mam nadzieję, za jakieś 2 tygodnie, jest mapa. Może trochę stara, ale jest. A głównym moim celem kupowania wersji pudełkowej jest po prostu uzbieranie ich wszystkich. Powiem tyle, że na pewno się o wiele bardziej opłaca kupić wersje pudełkowe niż... Znaczy pudełkowe, wersje z Amazonu albo z Rondo Media, Simulator, WLDD, ponieważ tam są bardziej przystępne zestawy. Jak widzicie, gazetka zawiera kilka fajnych informacji, czyli jak się zarejestrować, o co chodzi w grze, sterowanie i tak dalej. Zmieniło się trochę od 2013 roku, więc myślę, że wersja 2014, którą będę prezentował wam jak 2,9 za 2 tygodnie, tamtą za 4, to będzie coś lepszego. Niestety wersji anglojęzycznej ciężko dorwać. Mam nadzieję, że może uda mi się jakoś ściągnąć z Wielkiej Brytanii, ale tego nie gwarantuję. Tak więc zaprezentuję wam w najbliższym czasie 4 wersje, czyli The Hunter 2009, 2012, 2013 oraz wersję 2014. Mam nadzieję, że niektóre mnie miło zaskoczą zawartością pudełka, aczkolwiek chyba nie mogę się spodziewać jakichś cudów. Myślę, że to było wszystko. Zachęcam do gry. Jeżeli ktoś chciałby zamówić sobie taką wersję, czy pudełkową, czy elektroniczną, linki podaję w opisie. Pozdrawiam i dasz górę.